make our own destiny. Pięściami niesamowicie szybko się ogłusza, muszę przyznać. To był łatwiejszy brzegiel niż się spodziewałem. To on przez tą furtę przejść nie mógł? Może z niewłaściwej strony podnosił. Szkoda, że nie przypomina smoków z Mikardy. Były sympatyczne. To były inteligentne krasnoludy, które zostały zamienione w smoki. Ale i tak. Ja lubię tak sobie łazić po świecie, ale już trochę jestem zmęczony rozwiązywaniem tych zagadek środowiskowych. I w zasadzie nawet nie tyle, ale zwłaszcza kiedy zagadki środowiskowe dotyczą strzał i strzały trzeba poustawiać w określonej odległości, to jest niegłupi pomysł, ale bardzo jest trudno ocenić ten obszar, który strzała obejmuje i czasami się celuje milimetr po milimetrze, żeby jakiś wniosek wyciągnąć i to już takie jest jak najbardziej do zrobienia, ale mam takie poczucie, że wolałbym tego nie robić. I kiedy wzywa mnie przygoda. Nie ma jak uciec! No. Gdzie jesteś, paskudku? Atreusie. Zostało nam znaleźć Birgira. No nie powiem. I sprawdźmy, czy w kraterze jest więcej smoków. Skoro mamy, no wiesz, uzdrowić ten świat. Już miałem ochotę.
Już miałem ochotę wracać. Męstwo Vanheimu. Już miałem ochotę wracać. Pancerz ze smoczej łuski mogę zrobić teraz. O, rany. O, ja cię kręcę. Jak do tej pory miałem takie poczucie, że jestem potężny, to teraz mam wrażenie, że jestem przepotężny. Jak wrócę do Kowala i porobię sobie te rzeczy, to będzie coś niezwykłego. Aż muszę zobaczyć na ten ekwipunek, który mam teraz. Tutaj za wiele nie widzę, ale to nie szkodzi. Kowal jest blisko, więc będzie mi mógł wszystko wyjaśnić. Mam nadzieję też, że z tego nie wyskoczy żaden paskudny. Ten może. Wiewiór się ucieszy. Mamy go! Kolejny tak szybko? Świetnie! Dlaczego stale się przy nas pojawiasz, mały? Czyżby szef kazał ci nas śledzić? Nie, skądże? Do głowy by nam to nie przyszło. Uwierz mi, mam tylko być waszym przewodnikiem. Oczywiście, jeśli chcecie. Standardowa procedura. Możesz być spokojny. Zabierzemy stwory do Ratatoska. Dziękuję. I jeszcze raz przepraszam, jeśli was uraziłem. Następnym razem będę bardziej pomocny. Niezły kłębek nerwów, co? Tak, to jest ta osobowość nerwowa, najwyraźniej Ratatoska, której on się pozbywa, żeby nie być nerwowym. To bardzo interesujące, nie? Gdyby można było swoje cechy. Już opowiadałem państwu o tym. Ja bym był za tym, żeby się pozbyć na przykład lenistwa. Moje lenistwo by było gdzieś w innym miejscu. I by się leniło, już bez mojego udziału. Tutaj. Przeżył, nieźle. Ha. Dziękuję. To my dziękujemy. Uratowałeś nas na łodzi. Co nie, ojcze? To było głupie i szlachetne. Niedaleko jest mistyczna brama, ale nie mam kamienia. My mamy. Nie wierzę, że przeżyłeś ten upadek. Jak to zrobiłeś? Przeturlałem się. Na razie. On jest równie enigmatyczny, co Kratos, nie? Jest i brama. I to tych mistycznych bram jest kilka. Ej. Ej, wielkoludzie! Szef potrzebuje twojej pomocy z przyprowadzeniem tego jelenia do Drzewa Świata. Szef, nie ja. Czaj, że ja niczego od ciebie nie potrzebuję. Nażarłem się jeleniej karmy i mam się świetnie. No, ale pogadaj z nim, jak będziesz w świecie między światami. Jelenie pór roku. Piękny jest to stwór. Pogadamy z nim. Tu się więcej rzeczy ujawniło, co? Najważniejsze, żeśmy zrobili. Nie spodziewałem się. Myślałem, że odpuszczę w pewnym momencie. Tam jeszcze coś zobaczę. Ale tak. Plan jest taki, żeby wrócić do domu Sindriego. I to zrobię, ale najpierw... Kolejny z tych tajemniczych kryształów. To na pewno jest coś zacnego. Jeszcze sprawdzę tylko tu. Muszę powiedzieć, że trochę radości sprawia mi polowanie tych małych skubańców. Tego jest więcej. Mam wrażenie, że wróciłem do punktu wyjścia. Zaskakująco szybko poradziłem sobie z tym wyzwaniem. Może nie tak zaskakująco szybko? Może wcale nie tak szybko. Ale wróćmy do Kowala tutaj. O! A cóż to? Z tym truchłem jest coś nie tak. Tych śladów nie zostawił smok. Widzieliśmy takie znaki w kopalniach Volundr, pamiętasz? W pobliżu jest pożeracz dusz. Słyszę zwierzęta. Boją się. Ano, poszukajmy innych ofiar. Pożeracza dusz łatwo przeoczyć. O rany. Tu naprawdę jest co robić, gdyby ktoś miał ochotę. I czas. Oglądalibyście państwo?
rozwiązanie tych wątków dodatkowych po zakończeniu przygody. Czas pokaże, nie? Bo szkoda tak. Porzucanie. Ten topór, jeśli chcesz. Chodząca osełka to właśnie ja. Dobrze, to zajmijmy się tym, potem się zastanowimy. Teraz najważniejszy jest dla mnie wątek główny i tą ścieżką podążymy. Muszę przyznać, że pancerz ze smoczej łuski wygląda zacnie i wspiera walkę przy użyciu tarczy. Za każdym razem jak zablokuję, to przeciwnicy otrzymują obrażenia. Jeżeli zaatakuję i uderzę tarczą, to te obrażenia są zwiększone. To się nazywa dokładnie tak, karwasze ze smoczej łuski. To też ładnie wygląda taki. Ma ten taki smoczy klimacik, ale to... No i tak nie wpisuje się w mój plan, bo jednak zdecydowanie to, czym się posługuję teraz. Czyli... Najwyższa pora wzmocnić owiki odwagi. Sol. Jak ulał. Piękne. Mógłbym jeszcze ulepszyć. O rany. To była wyprawa, której przecenić się nie da w żadnym razie. Tylko srebro się zużyje strasznie, ale niech tam. To pozwoli ci zatrzymać organy tam, gdzie trzeba. One też nabrały trochę innego wyglądu. Na poziomie 7 już też mają takie żółte, złocenia są. Potem jest jeszcze kolejny poziom, ale to już rozżarzone węgle. Więc teraz mogę, nawet nie zwróciłem na to uwagi, mogę ulepszyć ten mój. Możesz, ale ja jestem dobry. Bardzo dobrze. Pas odwagi także. No tu jest, to jest ten pancerz tak niesamowicie współgra z tym, co sobie rozplanowałem, bo tu jest tak, im mniej mam zdrowia, tym więcej odzyskuję szału. A im więcej mam szału, tym więcej jestem w stanie przetrwać obrażeń. To wszystko jakoś do siebie pasuje. Ale jak mówiłem już parę razy wcześniej, jestem absolutnie przekonany, że są inne konfiguracje, które dają równie dobry... Nie daj się teraz zabić, dobra? Albo i lepszy efekt. Ale podoba mi się ten pancerz. Powiedziałbym, że aż jest zbyt ładny momentami. No dobra. Dom Sindriego. To nas teraz interesuje. I dalsza część przygody. I być może też ogarnięcie takich różnych rzeczy pobocznych, przynajmniej żeby wiedzieć, że one tam są. I jak będziemy wiedzieć, że one tam są, no to można potem się wybrać gdzieś tam w przerwach między jednym ważnym wątkiem a drugim. W bibliotece Odyna przeczytałem, do czego służy Gjallarhorn. Jeśli zadmie w niego Bóg, dźwięk rozejdzie się po światach i zestroi przestrzeń między nimi. Gdybyśmy zrobili to na przykład w świątyni Tyra, otworzylibyśmy naraz wszystkie wieże łączące światy. To poważne zagrożenie. Ciekawe, dlaczego go nie zniszczył. Pewne artefakty nie dają się zniszczyć. Cóż, powinniśmy powiedzieć Freyi. Odyn chyba nie będzie zadowolony ze śmierci Heimdala, co? Atreus przy tym nie brał udziału w tym, prawda? To też jest, może być znaczące. Pogadajmy z tym wiewiórem. Czemu mnie obrażasz, co? A zapomniałem, że to nie działa na dzwonki. Jak miło. Potrzebuję pomocy. Jak prosiłeś? Ten jest mądry jak na swój wiek. Widać to po oczach. Zobaczymy, o co mu chodziło z tymi zwierzętami. Mów. Drzewo stało się jakby przerośnięte. No i? No, i jeśli nazbyt się rozrośnie, gałęzie staną się za ciężkie i opadną. Co byłoby niefortunne, bo podtrzymują wszystkie światy. Nie jestem ogrodnikiem. A to ci nowość. Nie potrzebuję twojej pomocy w zakresie ogrodnictwa. Proszę tylko, żebyś zwrócił uwagę na jelenie pór roku. Zwykle pożywiają się liśćmi i korą drzewa. Niestety zgryźliwek postanowił podpuścić zuchwałka, żeby ten je uwolnił. Jeśli spotkasz jelonki w czasie swoich podróży, będę wdzięczny za sprowadzenie ich z powrotem do domu. Wysłałbym jedną ze swoich widmowych wiewiórek, ale one pożerają karmę dla jeleni. Koniec końców to najlepsze pożywienie we wszystkich 9 światach. Widzieliśmy jelenie. Świetnie. Wystarczy trochę karmy. Kiedy znajdziesz jelenie, uspokoisz go karmą.
Później jedna z moich zjaw odprowadzi go do domu. A, no i nie jedz karm, proszę. Bez obaw. Zgryźliwek stwierdził, że jestem zbytnim tchórzem, żeby je wypuścić. Jako, że w niczym nie przypominam tchórza, nie miałem wyboru. Musiałem wyprowadzić go z błędu. Tak, no jasne. Co miałeś niby zrobić? Normalnie to byłby nieszkodliwy dowcip. Idziemy. Udało ci się znaleźć Lindwyrmy? No, przerwałem mu kwestię. Zajmiemy się tym, może. Co tu się dzieje? Nie wygląda to dobrze. Serio, jesteś najlepsza. Serio, zawsze byłaś najlepsza. Hej, no powiedzcie jej. O, jesteście. Nasi bohaterowie. Opowiedzcie mi wszystko. To znaczy w swoim czasie. To nie żaden rozkaz, co nie? Odpocznij, Ingwi. Zioła pomogą. Już pomogły. Pomogły, że hej, bo ty zawsze wiesz, co zrobić. Zawsze. Odkąd byliśmy mali, ja pakowałem się w kłopoty, a ty zawsze mnie z nich wyciągałaś. Temu nie zaprzeczę. Wiesz, że rządziliśmy w Vanaheimie razem, za młodu. Byliśmy niewiele starsi od ciebie. Wiesz, Freya rządziła, a ja pilnowałem, by nie było nudno. Przywódca... Dosyć! Proszę, proszę. Ha, ha. Dokonałeś tego. Jak? Na wszystkie 9 światów zdołałeś zabić Heimdala. Wiedziałem, że nasza włócznia załatwi sprawę. No, to wesołego Ragnaroku wszystkim. Napijmy się. To prawda? Heimdal nie żyje? Trudno uwierzyć. Nie ma już odwrotu. Odyn przyrzekł pokój, o ile zaprzestaniesz rozlewu krwi asów. Odrzuciłem tę ofertę. No, on dotrzymał słowa. Ale teraz... Co teraz? Przecież sam dobrze wiesz, że obietnice Odyna nie mają żadnego znaczenia. Mamy nad nim przewagę. Teraz możemy go w końcu pokonać. Nie. Żadne z was nie rozumie, co nas czeka. Zemsta będzie jedynym zmartwieniem Odyna. Wcale nie jedynym. Maska. Nie wiem, jaką kryje wiedzę, ale to jej Odyn pragnie najbardziej. Gdybym wrócił do Asgardu, mógłbym... Chcesz wrócić? Słuchaj. Jeśli dokończę to, co tam zacząłem, przebudzę maskę i jej użyję, może właśnie to nas uratuje. Ale muszę wracać szybko. Zanim się połapią, co zaszło. Atreusie, tu jest twój dom. Nie pozwolę, żebyś znów się narażał. On się naraża nawet teraz, Kratosie. Tak jak my. Cokolwiek teraz zrobimy, i tak będziemy w niebezpieczeństwie. Ale on mnie potrzebuje. Ufa mi. Nic mi nie grozi. Z punktu widzenia taktyki, mam rację? Nie podoba mi się to, ale to najlepsze wyjście. Odwracając uwagę Odyna, zyskamy na czasie. A przy okazji zajrzymy do wewnętrznego kręgu wroga. Ale jeżeli źródło nieskończonej wiedzy naprawdę istnieje, nie możesz oddać go Odynowi. Ano, a kiedy dostanie od ciebie, czego chce? Stracę przewagę. Rozumiem. Zapamiętam. Ojcze, dam radę. Pamiętaj o umowie. Ty też.
Obyś wiedział, co robisz. Obym wiedział, Sindri. No, to jak tego dokonałeś? Chyba jak my tego dokonaliśmy. Dobrze słyszysz. Oto opowieść o... Do licha. A tyle czasu poświęciłem na tym, żeby Kratosa wyposażyć i uczynić z niego wręcz nieśmiertelnego boga. Ale Atreus też jest... Atreus oczywiście też jest jak najbardziej. W zasadzie to wszystkie punkty doświadczenia, jakie miał, są wydane na umiejętności. Myślę, że jest gotowy, żeby ruszać dalej. Jest gotowy? No lepiej, żeby był. Czekaj, Atreusie. Nie mogę puścić cię bez... tego. To młot? Pokaż swój klucz. Jeśli znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia, rzuć tym jak najmocniej i powiedz Hvergi. Działa tylko raz. Hvergi. Dzięki, Sindri. Oby się nie przydał. Oby. Dobra. Odyn powiedział, że Hugin będzie czekał w chacie. Mimirze, powinienem coś jeszcze wiedzieć o Odynie? Ma słaby punkt? Nie wiem. Może rozpadnie się w pył, jak go trafię w opaskę? O, chłopcze, to by było. Nie. Wybacz, nie umiem cię naśladować. Muszę liczyć na siebie. Do dzieła. No nie ma to, jak wewnętrzny monolog, to jedyne, co nam pozostało tutaj, właściwie Atreusowi pozostało. To jest pokrzepiające, nie? Jak człowiek w takich chwilach się znajdzie, że musi sobie samotnie radzić z problemami, to rozmawia ze sobą, może to uspokaja, nie? Różne sposoby ludzie znajdują, żeby się uspokajać. Niektórzy jak się boją, to się chichrają nieprzyjemnie. Inni gadają. A jeszcze inni może pewno poprowadzą wewnętrzny dialog. Spodziewałem się tutaj... Henryra. Atreus powinien go wyczuć. Fen? Wróciłeś! Cześć! To twój wilk? Nie strasz mnie tak! Czyżbym wam przeszkodziła, jeśli przeżywacie intymną chwilę, mogę... Nie! Wybacz. Oto Fenrir. Już dobrze, Fen. Ona... Miałam rację co do noża. Co? Dobrze, że jego dusza ma dom. No tak. Hej, jak mnie znalazłaś? Loki? To moja kulka! A ty gdzie się wybierasz? Do Asgardu. Ale to ja posłużę się nim. Aha. Naiwnie jest myśleć tak, jak on myśli, nie? Jeśli mi się uda, będę wiedział wszystko. Jak ocalić ojca, powstrzymać Ragnarok, a może nawet jak wskrzesić nasz lud. Loki to naprawdę szlachetne intencje, ale to Odyn. Wierzysz we mnie, prawda? Pewnie, że tak. Chcę tylko, by historia, którą dla siebie piszesz, była tą, której pragniesz. Możesz zająć się Fenem przez jakiś czas? No jasne, że mogę. Co, mały? Bądź czujny, Loki.
Dobra. Czekał, Hugin. Dobra. Muszę pomóc Odynowi złożyć maskę, ale jednocześnie nie pozwolić, żeby znalazł odpowiedzi. Łatwizna. Pewnie jest w gabinecie. To nie jest dobre podejście, w sensie... W sensie, jakby... Rozumiem ten plan, nie? Tylko mówienie o tym... Skoro tak, to dlaczego go tu nie ma? To, że nie może się osobiście wybronić, nie oznacza, że jest winny. Co to za pokręcona logika? Cześć. Przepraszam, że przeszkadzam. W niczym nie przeszkodziłeś. Chyba o ojca chodzi. Prawda wkrótce wyjdzie na jaw. Na to czekam. Lepiej już idź. Okej. Nie, nie, nie chcemy z nią rozmawiać. To też jest potężna kobieta. W sensie... W jakim sensie? Okej. Okay. Przynajmniej nie ma do Heimdala, co? Nic nie da. Weź się w garść. Mam nadzieję, że odzyskamy Ingrid. Heimdall nie żyje. Wiesz może coś na ten temat? Cokolwiek? No, cóż... Nikt go nie lubił. Tak, tak. Ale widziałeś może coś godnego uwagi? To znaczy... Wiesz, mocno przywalił tryut, kiedy byliśmy razem. Może ktoś się dowiedział i zemścił. Sam nie wiem. Czy chcesz powiedzieć, że mój syn maczał w tym palce? Nie wiem. Naprawdę. Musiałem spytać. Trochę prawdy, trochę kłamstwa, nie? Wspólnego. Dobrze cię widzieć. No, już wiem, co poszło nie tak. Źle przetłumaczyłem słowo. Doprawdy? To nie za lodowym oddechem, tylko raczej jakby za pierwszym oddechem. To zupełnie gdzieś indziej. Wiem, co to za miejsce. Znów się spisałeś, chłopcze. Idź. Bierz maskę, bierz miecz, bierz ptaka. Znajdź Tora. Pójdziecie do Niflheimu. Niflheimu. Niflheim. Tęskniłem. Niflheim, on tak wymawia to dziwnie. Ja zawsze mówię Nilfheim. Nifl. Nie wiesz czasem, gdzie znajdę Tora? Tak myślałem. Można zapytać matkę tej. Ładny mają ten obrazek, nie? Cześć, Sif. Nie wiesz, gdzie znajdę Tora? Wszechojciec wysyła nas na kolejną misję. Czemu miałabym ci mówić, gdzie znaleźć moich bliskich? Słuchaj, rozumiem, że mnie nie lubisz lub mi nie ufasz, ale musisz wiedzieć, że ją ranisz. Słucham? Tryd prędzej czy później zostanie Walkirią. Wiesz o tym. Jeśli jej nie wesprzesz, to ją stracisz. Może i pracujesz dla Wszechojca i znajdujesz się pod jego ochroną. Ale nie wtrącaj się w sprawy mojej rodziny. Ciesz się wolnością, póki możesz. To było do przewidzenia. Kto jak kto, ale... Ona na pewno nie posłucha rad. Młodego. Może Trud będzie coś wiedziała. Nie, nie ma jej tu. O kurde, plakat. Nieźle. To nie jest szminka na ustach. Nie, to krew chyba, nie? Na ustach tej Walkirii. To byłoby niepokojące bardziej niż krew. Powinienem zajrzeć do pokoju. Pewnie przez jakiś czas nie będę mógł naprawiać sprzętu. No dobrze, to zajrzyjmy faktycznie. Jeżeli tak uważasz, Atreus. Hmm.
Naprawdę chcesz naprawić sprzęt? Zobaczmy, może jest coś tutaj do ulepszenia. Niezłe wyposażenie. Co ulepszyć? Ale nie ma co. Wszystko żeśmy ulepszyli. Jesteśmy dosyć mocno ulepszeni. Trzeba przyznać, że tato niejedną wycieczkę ogarnął. Co my tu mamy? Pieczęcie? Wszystko, co jest mi potrzebne, używam. Może z wyjątkiem tego. Zabójczej detonacji. Ulepszyć się już bardziej tego nie da. Wszystko jest na maksimum. Przynajmniej to, co jest mi potrzebne.